miała to być ostatnia wieczerza. Trzeba się wczuć w atmosferę tego, co dzieje się po raz ostatni. Ostatnie spotkanie z najbliższymi. To byli twardzi ludzie, mocni, przyzwyczajeni do trudnej pracy, ale właśnie dlatego, że tacy byli to wypróbowani przyjaciele. Zbliżała się śmierć. Trzeba było coś zostawić po sobie, coś, co by było i wspomnieniem, i nadzieją. Zanim jednak stało się to, co najważniejsze, Jezus wziął wodę i zaczął obmywać nogi uczniom. Natrafił na Piotra, a Piotr jeszcze kilka dni wcześniej był świadkiem przemienienia na górze i słyszał słowa: ten jest syn mój umiłowany. I nagle ten umiłowany syn znalazł się u stóp Piotra. Ty mi nogi będziesz umywał. Mamy tutaj obraz Boga, który klęczy u stóp człowieka. A potem jest chleb, owoc pracy, wino, owoc pracy i słowa: to jest ciało moje. Potwierdzenie cielesności. Śmierć przychodzi do człowieka przez ciało. Wgryza się przede wszystkim w ciało. I Chrystus jakby to czuł. Dlatego na przekór śmierci potwierdza: to jest ciało, to ma być ciało moje. To ma być coś, czego śmierć nie zwycięży. I to czyńcie na moją pamiątkę. I w obliczu tego zagrożenia Jezus jakby potwierdza swój związek z ciałem. To dalszy ciąg wcielenia. To jest ciało, to jest krew. To jest jakaś zapowiedź zmartwychwstania. No i czyńcie na moją pamiątkę. Ile to pamiątek po tych czasach zostało? Dziś nie ma już po nich ani śladu. A ten chleb i to wino, tak kruche, trwa, pozostały. I wciąż do dnia dzisiejszego zgromadza wokół siebie ludzi. Ludzi prostych, twardych, rzetelnych. Ludzi, dla których tak jest tak, nie jest nie. Vista malenko, vista! Vista gade, vista, vista! Modlitwa w Ogrojcu ma w sobie coś niesamowitego. Samotny Chrystus. W pewnej odległości od Niego śpią uczniowie. I słowa: Panie, jeśli to możliwe, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ślady jakiegoś niezwykłego lęku. Czy chodzi o lęk przed śmiercią, czy chodzi o jeszcze głębszą wizję zła tego świata? Tego nie wiemy. Ale słowa tej modlitwy są niezwykłe. Nie moja, lecz Twoja wola. Co to znaczy? Czym jest wola Boga? Wola Boga to wolność Boga. Bóg nie chce niczego na zasadzie konieczności. Ale też i Chrystus nie chce, aby rzecz, która się dokona, dokonała się na zasadzie konieczności.
pozostawmy tę tajemnicę tajemnicą. Sąd nad Chrystusem jest czymś niezwykłym. Pozostaje on aż do dnia dzisiejszego wielkim symbolem sądów ludzkich i zarazem nadludzkich. Najpierw Sanhedryn, a więc sąd o charakterze religijnym. Ludzie tego samego wyznania wyrzekają się Jezusa. Potem sąd Piłata, a więc w zasadzie sąd świecki, sąd państwowy. Można powiedzieć, że w tym sądzie jakby dwie sprawy się łączą. O co idzie, jeżeli idzie o sprawę religijną? Idzie o bluźnierstwo. Jest to sąd nad bluźniercą. Mniejsza o to, jakie były konkretne przykłady tego bluźnierstwa. Istota rzeczy na tym polega, że oto stoi przed Sanhedrynem człowiek, który czyni siebie najwyższym autorytetem w sprawach religii. Dla istniejących autorytetów religijnych wygląda to na prawdziwy zamach stanu, na wielkie bluźnierstwo. Sąd ten może wprawdzie skazywać na śmierć, ale jego wyroki nie mają mocy obowiązującej bez potwierdzenia ze strony sądu rzymskiego. I oto drugi sąd. Sąd dokonywany przez Piłata. Piłat, który nie znajduje winy w tym człowieku, ale wobec Piłata oskarżenie ma inny charakter. Tu nie chodzi już o sprawę religijną, tutaj chodzi o sprawę wagi państwowej. Chrystus jest oskarżony o bunt przeciwko władzy państwowej. Robi się królem, to znaczy dokonuje zamachu na autorytet cywilny. W tym sądzie miesza się jakieś kłamstwo z jakąś prawdą. Miesza się podstęp z rzetelnością. Piłat umywa ręce, ale to umycie rąk w gruncie rzeczy oznacza wyrok śmierci. Ziemska sprawiedliwość ma dwie twarze, religijną i cywilną. Jedna i druga twarz jest twarzą sprawiedliwości skrzywionej. Gdzieś poza tą sprawiedliwością skrzywioną Bóg pisze swoje zamiary, swoje intencje. Sprawdzą się słowa, że gdy zostanę wywyższony, wszystko, cały świat pociągnę ku sobie. To wywyższenie jednak
będzie mieć krzyżowy charakter. Zachodzi głęboki związek pomiędzy drogą a nadzieją. Kiedy człowiek ma nadzieję, powstaje droga. Kiedy człowiek traci nadzieję, nie ma drogi. Kiedy człowiek traci nadzieję, wtedy ziemia pod nogami zamienia mu się w grób. Są rozmaite drogi, tak jak rozmaite są nadzieje człowieka. Jest także droga krzyżowa. Droga, która prowadzi na krzyż. Człowiek, zapowiedź tego krzyża, niesie na swoich barkach. Jeszcze nie został ukrzyżowany, ale krzyż już na nim spoczywa. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma jeszcze rozpaczy. Że nie ma rozpaczy. Niesie się krzyż, ale droga wciąż jest otwarta. Droga jakiejś nadziei. Krzyżowa droga Chrystusa prowadziła ku największej z możliwych nadziei. Nadziei nadludzkiej. Nadziei pojednania ziemi z niebem. Pojednania człowieka z Bogiem. Na tak wielkiej drodze, czy liczą się takie czy inne przeszkody, jakiś upadek, jakieś zmęczenie, szyderstwo tłumów. W ostatecznym rozrachunku liczy się ten niezwykły, nadludzki sens. Niezwykła, nadludzka nadzieja. Droga jest tam, gdzie jest nadzieja. W Ewangelii droga pojawia się bardzo często. Chrystus mówi, znacie drogę. Znacie drogę, to znaczy macie nadzieję. Ale tym, co szczególnie charakterystyczne w tej drodze z Ewangelii wziętej, jest to, że człowiek, idąc drogą, idzie za kimś. Jak wiadomo, na drodze są rozmaite przeszkody. I ciernie, i płoty, i zapadłości, i czasem zakazy ludzkie, i nogi bolą, i choroba, i umęczenie. Ukrzyżowanie to ma być zarazem zwycięstwo nad śmiercią. Padają tam słowa niezwykłe. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy to jest tylko cytat z psalmu? Czy to jest także jakaś prawda? Przyjmijmy, że to była prawda. Że śmierć jest
dla człowieka znakiem opuszczenia przez Boga. Jest jakiś taki moment w życiu człowieka, w którym Bóg wypuszcza człowieka z rąk i pozwala mu lecieć w jakąś tajemniczą przepaść. Człowiek zapada w głąb tej przepaści. Ale zanim jeszcze dosięgnie jej dna, powie: w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Co oznaczają te słowa? Ostatni wybór, jaki człowiek podejmuje na tym świecie. W ciągu życia człowiek podejmuje wiele wyborów. Ten ma być ostatnim wyborem człowieka. I ten wybór jest także ratunkiem człowieka. Więc kiedy już człowiek zapadnie w tę przepaść, nadzieja jego oczekuje, że po drugiej stronie przepaści będą ręce Ojca, że trafi w Jego objęcia. Niemniej to, co widzimy, jest przerażające. Ale śmierć jest podobno wymysłem diabła. Nie człowiek wymyślił śmierć. Nie Bóg wymyślił śmierć. To pomysł diabła. Bóg wymyślił życie, wymyślił miłość, która z życia się bierze i z której życie się bierze. Powiedziano kiedyś: miłość mocna jako śmierć. A krzyż ma pokazać coś głębszego, że mocna jest miłość, mocniejsza jako śmierć. Wprowadza nas w tajemnicę życia. Gdzie nie ma wody, tam nie ma życia. Woda zaczyna się tam, gdzie kończy się śnieg, mróz, zima. Tam też świat zaczyna się zielenić jakąś nadzieją. Ale woda także ma głębszy sens. To symbol, znak pierwotnej czystości. Woda płynie ze źródła. Idąc w górę, dochodzimy do źródła. A przy źródle woda zawsze jest czysta. Człowiek, sięgając po czystą wodę, dokonuje oczyszczenia samego siebie. Zaczyna życie od nowa. Woda
to także symbol nieustannie odnawiającego się człowieczeństwa. Potem przychodzi poranek wielkanocny. Te święta Wielkiej Nocy mają nas doprowadzić w sam rdzeń prawdy o strumieniu życia, bo życie płynie jak ta woda. Życie to radość i smutek, cierpienie, przyjemność, to przede wszystkim miłość. Święta Wielkiej Nocy mają nam pokazać, w jaki sposób miłość przezwycięża śmierć. Dziwne są to opowieści, oszczędne w słowach, bardzo bogate w wydarzenia. Właściwie są to opowieści o pustym grobie. Wszyscy stoją bezradni nad pustym grobem. Nie pojmują, co się stało. Chrystus żywy pojawia się raz w wieczerniku, raz nad wodą jakiegoś jeziora. Znów jesteśmy w krajobrazie wody. Prowadzi nas w sam głąb tajemnicy życia. Mówili starożytni, że życie zamyka się w kole. Ta woda z nieba spada i do nieba z powrotem wraca. Tak żyje przyroda. Ale człowiek niestety nie posiadł tajemnicy wiązania początków z końcem. Dlatego mówili, musi umrzeć. Święta Zmartwychwstania opowiadają o czymś innym. Właśnie o tym, że człowiek posiada tajemnicę wiązania początku i końca. Że miłość zwycięża przez śmierć i zwycięża śmierć. W ewangelicznej drodze ważne jest to, aby człowiek wiedział, iż to, co na swojej drodze przeżywa, już ktoś przeżywa. Że drogą, którą idzie, przeszedł kiedyś Chrystus. Nie umiera pierwszy. Nie kocha pierwszy. Ma przed sobą mistrza. Znacie drogę, gdzie ja idę, wy kiedyś pójdziecie.
By skutecznie chronić organizm, zestaw witamin i minerałów musi być kompletny. Dla dorosłych taki skład ma Vigor Komplet. Dla dzieci smaczny Vigor Junior. Dla osób starszych Vigor Senior. Vigor to także specjalistyczne zestawy witamin w formie musującej dobrane do konkretnych wskazań. Na przykład Vigor na stres. Vigor z dodatkową dawką energii. Czy regenerujący organizm Vigor Sport. Vigor podnosi odporność organizmu i pomaga w codziennym życiu.